iPhone Xiaomi lepsze. Właśnie dzisiaj gigaflagowiec albo megaflagowiec od Xiaomi, bo skoro Mi 6 jest uznawana jako flagowiec, to jest coś jeszcze bardziej flagowego niż Mi 6. Coś w stylu Note'a w Samsungu, skoro S8 jest flagowcem. Słuchajcie, piękności. Tyle tylko powiem. Piękności, piękności, piękności. I cena w porównaniu do jakości wyglądu i zawartości wnętrza tego telefonu bardzo, bardzo atrakcyjna. Tradycyjnie linkuję Wam w opisie, tam gdzie ja te telefony sobie biorę. Naciskaliście mnie, że chcecie szybko taką recenzję i moje pierwsze review. Nie miałem dostatecznie dużo czasu, żeby się tym telefonem nacieszyć. Konrad go trochę pobadał dłużej ode mnie i będę też opierał się na jego doświadczeniach. Ostatnio paczki z Chin docierają do naszego pięknego kraju ze sporym opóźnieniem, tak więc zdecydowałem się, żeby to zrobić, bo może jeszcze macie ochotę pod choinkę komuś podarować albo samemu zrobić sobie taki prezent. Note 8, również fantastyczny telefon. iPhone 10, nic mu nie brakuje, tylko tak. iPhone 10 jest 3 razy droższy, a Note 8 2 razy droższy od tego oto chińskiego flagowca, któremu naprawdę nic nie brakuje. Słuchajcie, na początek może to, co dostajemy w pudełku, bo przy decyzji zakupowej są to kwestie istotne. Oczywiście mamy sam telefon z niewymienną baterią, także wszystko jest w komplecie. Otrzymujemy kabel USB typ C, bo takie złącze posiada telefon, szybką ładowarkę, Quick Charge 3.0, bo również tą technologię ten telefon obsługuje. Przejściówkę, nie mamy złącza jack na zestaw słuchawkowy, ale mamy przejściówkę USB 3 na jack, jeżeli ktoś się decyduje oczywiście na przewodowe słuchawki. I otrzymujemy również pokrowiec. Fajna opcja, bo pewnie ten telefon nie jest na razie popularny w naszym kraju i szukanie pokrowca na rynku byłoby trudne, a ten pokrowiec całkiem fajny i myślę, że zda swój egzamin, jeżeli ktoś nie będzie chciał tej pięknej ceramiki czy palcować, czy w jakikolwiek sposób sobie jej uszkodzić. Nie robiłem żadnych drop testów, a nawet nie oglądałem żadnych drop testów, nie wiem jak to się spisuje, jeśli chodzi o wytrzymałość, ale wygląda fantastycznie. Przód gigantyczny, prawie 6-calowy wyświetlacz, 5,99 cala, IPS LCD, chroniony szkłem bezodpornym Gorilla Glass 3.0, kąty pracy, podświetlanie bardzo, bardzo dobre. Porównując go z flagowymi Samsungami, widzimy, że wyświetlacz jest nieco mniej jasny, ale myślę, że przy codziennym użytkowaniu nie będzie to miało absolutnie żadnego znaczenia. Tak jak mówiłem, przód jeden wielki, gigantyczny wyświetlacz, tył piękny, piękny, wykonany z materiału ceramicznego, obudowa sama, samo szasi tego telefonu również wykonany z metalu. Pięknie leży w dłonie, pięknie wygląda. Dla mnie jedynym mankamentem tego telefonu jest to, że zdecydowano się na brodę. Nie na czoło, tylko na brodę. I w tej brodzie właśnie umieszczony jest aparat selfie. Jest to dość niewygodna kwestia i wolałbym, żeby jednak ten aparat miał tą ramkę górną, bo wszystko zostałoby na miejscu, byłoby więcej miejsca na głośnik. Jak wygląda interakcja z tym telefonem, czyli przyciski? Prawa strona zasilanie i regulacja głośności. Lewa strona czysta, na lewej stronie znajdziemy tylko gniazdko na dwie karty SIM. Opcja Dual SIM jak zwykle w chińskich urządzeniach jest standardem. Od dołu znajdziemy głośnik oraz złącze USB typ C, ładowanie i komunikacja z telefonem. Na górze widzimy głośnik, który służy do prowadzenia rozmów, ale on również jest aktywny w momencie, kiedy korzystamy z różnego rodzaju konsumpcji, czy audio, czy też wideo. I słuchajcie, głośnik, jeśli chodzi o ten głośnik, nazwijmy go główny, bo one nie grają w ten sam sposób. Głośnik główny gra bardzo przyzwoicie, bardzo głośno, ten głośnik go wspomaga, ale na innym poziomie głośności. Dużo lepiej by to wyglądało, jakbyśmy mieli dwa takie same głośniki, chociaż jak mielibyśmy mieć dwa takie jak tutaj ten górny, no to wolę mieć jednak ten głośny, który dużo lepiej gra. Żeby Wam to uświadomić, o czym mówię, to pokażę Wam na przykładzie jakiegoś tam filmu na YouTubie. I zobaczcie, co się dzieje. Ja go teraz odtworzę. Zakrywam ten głośnik i mam nadzieję, że to słychać, że ten głośnik dodatkowy, który się kryje u góry, jest dużo cichszy niż ten głośnik główny. Kiedy zakryję ten głośnik dodatkowy, w zasadzie bardzo tego nie odczuwamy. Dlatego zwracam Wam właśnie na to uwagę, abyście brali to pod uwagę.
podczas zakupu, że ten głośnik główny gra rewelacyjnie, bardzo głośno, ten wspomagający, który też powinien grać na takim samym poziomie, gra nieco ciszej. Na tyle urządzenia, na tym pięknym ceramicznym tyle znajdziemy złoty pierścień, który otacza nieco wystający aparat fotograficzny o rozdzielczości 12 megapikseli, światło 2.0, optyczny stabilizator obrazu oraz detekcja fazy, czyli to, co byśmy chcieli. Aparat pracuje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Porobiłem trochę przykładowych zdjęć, zarówno w dzień, jak i w nocy, bo aparat jest kwestią arcy istotną w dzisiejszych czasach. Jak widzicie, zdjęcia wychodzą bardzo fajnie. Nie wiem, czemu Xiaomi cały czas na standardzie włącza nam znak wodny na zdjęciach i pierwsze kilka zdjęć było właśnie wykonanych z tym znakiem wodnym, tak więc polecam Wam, żeby ten znak wodny wyłączyć. Jeśli chodzi o rejestrację obrazu wideo, to jest 4K 30 klatek na sekundę. Sam interfejs, jeśli chodzi o obsługę aparatu, jasny, czysty, przejrzysty. Nie ma z nim absolutnie żadnego problemu. Myślę, że dla każdego ta ilość funkcji i interfejs będzie wystarczający. Na przodzie aparat typu selfie, jak widzicie, prawy dolny róg. No, nie jest to dobre umiejscowienie. Producent nam zaleca, żebyśmy robili to tak. I oczywiście jest to do udźwignięcia i teraz mamy normalnie ten aparat do selfie zainstalowany. Możemy sobie robić zdjęcia, ale po zakończeniu tego musimy to obrócić. Nie wiem, czemu nie mogła ta ramka znaleźć się u góry, tym bardziej, że widzicie, jest to wolne miejsce. A skoro jest u dołu, to na przykład można by było ten fragment również zagospodarować do dodatkowych przycisków. No ale tak widać, producent sobie to wymyślił. Aparat typu selfie, 5 megapikseli, światło 2 i możliwość rejestracji filmów 1080p. Samo urządzenie napędzane jest potężnym procesorem Snapdragon 835. Do dyspozycji mamy w zależności od wersji 6 lub 8 giga pamięci RAM i pamięć wewnętrzna to jest 64, 128 i 256. Bateria w to urządzenie wbudowana, potężna bateria, 3400 mAh. Nie prowadziłem dłuższych testów tego telefonu, ale z tego, co znalazłem w internecie, z opinii, to jest to jeden z dłużej działających na baterii telefonów aktualnie dostępnych na rynku. Moduł Bluetooth 5.0, czyli też w sumie to, co najnowsze aktualnie na rynku jest dostępne. Jeśli chodzi o sam Rancher, to MIUI 9, MIUI Polska daje tutaj radę naprawdę do tych wszystkich najnowszych telefonów. Chłopaki robią te ROMy, gratuluję im, bo robią to świetnie i działa to naprawdę rewelacyjnie. Nawet kupując chińską wersję takiego smartfona, możemy sobie go przystosować do naszych potrzeb i przy odrobinie chęci i wytrwałości w czytaniu poradnika możemy sobie taki telefon przeflaszować na nasz język. Jak widzicie, tutaj nie ma tego problemu. Jeśli chodzi o funkcjonalność samego MIUI 9, to już niejednokrotnie Wam ją pokazywałem przy recenzjach innych telefonów ze stajni Xiaomi, tak więc myślę, że do tego nie będę wracał. Myślę, że jest to bardzo dobra opcja zakupowa dla kogoś, kto nie ma akurat ochoty wydawania 6000 na najnowszego iPhone'a. Woli mieć bardzo dobry telefon, który wykona dokładnie te same czynności z taką samą zwinnością i gibkością. Mam tu benchmark 176298 i Snapdragon 835 plus taka ilość RAMu. Jest to genialna funkcjonalność, żadnych lagów, żadnych przycięć. No i Xiaomi lepsze, cóż tu będę dużo mówił. Także więc jeżeli nie potrzebujecie wydawać na iPhone'a 6000, a zadowala Was ta sama wydajność, forma również nienaganna, to zdecydowanie Wam to urządzenie polecam, bo na pewno Facebooka, na pewno jeśli chodzi o inne serwisy YouTube'a, będziecie tak samo komfortowo na tym telefonie to wszystko otrzymywali, jak i na iPhone'ie. Może jeszcze dodatkową rekomendacją tego telefonu będzie to, że Konrad, który jest już szczęśliwym posiadaczem iPhone'a 10, stwierdził, że bierze taki telefon dla siebie, bo chciałby mieć też drugi telefon z Androidem, żeby być na bieżąco i to będzie jego wybór. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie, jak Wam się to urządzenie chińskiego producenta podoba. Zachęcam również do oceny filmu, jak i do subskrypcji kanału testhub.pl.